opuszczony obóz. Dawno nikogo tu nie było. Co to takiego? Lista składników do przygotowania potrawy. Przepis? Kto mógł go tu zostawić? Rzućmy okiem na te składniki. Może przepis nas do nich doprowadzi. Chyba inicjały. Pasują do tych z twojej książki kucharskiej? Może gdzieś w pobliżu uda nam się znaleźć jeden z tych składników? A, wiedziałem, że znam skądś te inicjały. Ballada o Jarim i Somrze. Kolejny znak Jariego i Somra. To jeden ze składników z przepisu. Jak tutaj trafili? Byli wytrawnymi podróżnikami. Więcej znaków Jariego i Somra. Mimirze, opowiedz mi o Jarim. Kiedy opuścił rodzinę, wędrował po światach w poszukiwaniu czegoś nienazwanego. Spotkanie Jariego i Somra. A tak. Dwójka wędrowców uznała, że razem będzie im łatwiej. Spójrz. Tam. Chętnie. Podobno to na polach Jotunheimu Jari i Somr po raz pierwszy się pocałowali. O, a jak dotarli do Jotunheimu? Nie wiem. Najważniejsze jest to, że chociaż brali udział w wielu wyprawach i docierali w coraz to piękniejsze miejsca, cel podróży z czasem znaczył dla nich coraz mniej. Liczyło się to, że podróżowali razem. A to coś nienazwanego? To był dom. Jari i Somr odnaleźli go w miłości.